Panie burmistrzu, a skąd takie ambicje w gminie Jaworzyna Śląska, żeby zostać rowerową stolicą Polski? Pan jest miłośnikiem jazdy na rowerze? Tak, osobiście bardzo często jeżdżę na rowerze. Każdy wolny czas poświęcam jeździe na rowerze. No, myślę, że to jest po pierwsze w obecnych czasach, kiedy dużo mówi się o ekologii oraz zdrowym trybie życia, bardzo ważny element, ale też godzę przyjemne z pożytecznym. Mianowicie też te nasze lokalne inwestycje zwiedzam z perspektywy... Objeżdża pan rowerem? Tak, objeżdżam i zdecydowanie inaczej też niektóre i dziury w drogach i też dzikie wysypiska wyglądają z perspektywy roweru. W tym roku, w roku 2023 właśnie gmina Jaworzyna Śląska przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu na rowerową stolicę Polski. Jest to... Ale jak zamierzacie wygrać? No, zamierzamy wygrać dzięki aktywności naszych mieszkańców. A mianowicie wiąże się to z tym, że osoba jeżdżąca na rowerze pobiera stosowną aplikację na swój telefon i zapisują się, są sumowane kilometry, przejechane kilometry w przeciągu tam określonego okresu czasu. Od 21 marca rozpoczął się tak zwany trening. Trening będzie trwał przez okres 2 miesięcy do 21 maja. Natomiast właściwa rywalizacja rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwała przez miesiąc czerwiec. I właśnie tutaj w tych dwóch kategoriach, w tym dwóch okresie będzie sumowane ilość przejechanych kilometrów. Panie burmistrzu, ale wyrasta wam pod bokiem konkurencja, bo słyszałam, że Świdnica również przystąpiła do tego konkursu. Mhm. Jeżeli Świdnica przystąpiła, to przystąpiła w rywalizacji miast prezydenckich, czyli w innej kategorii. Natomiast z tego co wiem, to też Świebodzice przystąpiły właśnie w tej kategorii gmin i mniejszych miast. Natomiast myślimy, że z naszymi tradycjami rowerowymi oraz zaangażowaniem klubów sportowych, mamy dwa kluby sportowe, gdzie bardzo dużo młodzieży uczestniczy, gdzie też są zaangażowani, stosowne aplikacje już pobrali, także mamy nadzieję, że tutaj ze Świebodzicami sobie bez wątpienia poradzimy. No to jedziemy. Jedziemy, oczywiście.